Jak wygląda posiłek w restauracji, w której nie ma menu i samemu mówi się, na co ma się ochotę? Poznajcie wrocławską restaurację Stół na Szwedzkiej i jej szefa kuchni Grzegorza Filkowskiego. Nie ma tutaj tradycyjnego menu, a to, co ląduje na stole, wynika z waszych kulinarnych upodobań i zachcianek. Po przyjściu do restauracji ucinacie sobie pogawędkę z Grzegorzem, w trakcie której szef kuchni wypytuje was o smaki i produkty, za którymi szalejecie i o takie, których nie znosicie. Na bazie tej rozmowy przygotowuje on wraz z zespołem dania, które z jednej strony wpasowują się w wasz gust, a z drugiej potrafią zaskoczyć. Mi zaserwował autorski miks kuchni azjatyckich i wyrazistych smaków. Spróbowałem chociażby kraba miękko-skorupkiego, czy kawał marynowanego boczku na ostro. Wszystko smakowało przepysznie. Cena? Od 200 zł za osobę w górę za jedzenie, plus osobno płacimy za napoje. Całe doświadczenie jest naprawdę świetne i bardzo wam je polecam. Jakie dania byście sobie zażyczyli w takiej restauracji?